podróże z dzieckiem to nie lada wyzwanie. Kompletowanie i pakowanie sprzętu potrzebnego dla nas i dla naszego małego podróżnika wydaje się nie mieć końca. Sprawa się tym bardziej komplikuje, jeżeli nasze dziecko nie jest w stanie sprostać drodze, jaka czeka przed nim. Na tym etapie rozwoju dziecka świetnie sprawdzi się nosidełko turystyczne, które pozwoli nam rodzinie przemierzać szlaki. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, na co warto zwrócić uwagę, wybierając nosidełko turystyczne. Zapraszam. Na początek przyjrzyjmy się konstrukcji systemu nośnego, bo od tego będzie zależało, czy na następny dzień obudzimy się z bolącymi plecami czy ramionami. Pas biodrowy powinien być sztywny i jednocześnie wyścielony przyjemnym materiałem, zapobiegającym otarciom oraz zapewniającym odpowiednią wentylację. Tym samym materiałem powinny być wyścielone szelki. Powinny one być wyposażone w pas piersiowy, który zapinamy, aby zapobiec rozchodzeniu się szelek na boki. Kolejna kwestia to wentylacja. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest siatka, która oddala nasze plecy od samego nosidełka, powodując bardzo sprawny przepływ powietrza. Nie sprawi to na pewno tego, że nie będziemy się pocić, natomiast nasze plecy będą zdecydowanie mniej mokre. Możemy się spotkać również ze standardowym systemem, gdzie tył plecaka wyścielony jest przewiewną pianką. Jest to wariant nieco bardziej wytrzymały, jednak wentylacja jest troszeczkę gorsza. W obydwu rodzajach możemy się spotkać z regulacją, która pozwala nam na dostosowanie go do naszego wzrostu. Odbywa się to za pomocą zapinanego rzepu lub klamry. Siedzisko dla naszej pociechy jest wykonane z miękkiego i przyjemnego materiału, często połączonego z siatką dla polepszenia wentylacji i zmniejszenia wagi nosidła. Wyposażone jest również w wygodny zagłówek. Wysokość siedzenia możemy dostosować do wielkości dziecka za pomocą regulacji, podobnie jak szelki, które są zapinane za pomocą klamry. Zostając przy części przeznaczonej dla dziecka, warto zwrócić uwagę na to, aby nosidło było wyposażone w miękką poduszkę, zamocowaną przed twarzą naszego dziecka. Taka, którą można zdemontować i wyprać. Następny element warty uwagi to strzemiona. Jest to część, która pozwala na wygodne oparcie nóg, dając dodatkowe dwa punkty wsparcia. Zapobiega to również bezwiednemu zwisaniu nóg naszego maleństwa, co może przy dłuższych wycieczkach powodować dyskomfort. Kończąc temat siedzenia dla dziecka, warto wspomnieć też o tym, że nie wszystkie nosidełka są w standardzie wyposażone w strzemiona i poduszkę. Kolejną kwestią jest ochrona przed słońcem. Do tego służy daszek, który może być zintegrowany z nosidłem. Jest najczęściej wyciągany z oparcia lub dostępny jako osobny element, który nieużywany chowamy do części bagażowej. W tym przypadku nie zawsze nosidło będzie w niego wyposażone. Następny element ochronny to rain cover, czyli rzecz niezbędna w przypadku deszczowej aury. Zabezpieczy on naszego pasażera przed deszczem i wiatrem. Do przenoszenia niezbędnych rzeczy na naszą wycieczkę służy część bagażowa, zapinana na zamek najczęściej oraz kieszenie siatkowe, rozmieszczone w różnych miejscach. Warto zwrócić uwagę, czy łatwo możemy włożyć i wyciągnąć dziecko z nosidełka. Aby odbywało się to sprawnie, przednia i tylna część siedziska wyposażona jest w dociągi, którymi zmniejszamy lub zwiększamy przestrzeń dla dziecka. Dodatkowo z jednej strony nosidło można całkowicie otworzyć. W tym momencie warto na chwilę zatrzymać się i przyjrzeć się zewnętrznej części nosidełka. Ta część jest zazwyczaj bardziej masywna i sztywna. Zwiększa ona bezpieczeństwo naszego dziecka w przypadku wywrotki. Ostatnią cechą, na którą warto zwrócić uwagę, to stabilność postawionego nosidełka. Jest ona zależna od rozkładanej podpory. Wbrew pozorom jest to element bardzo ważny, bo da nam możliwość nakarmienia dziecka na postoju, ale również pozwoli nam nieco odsapnąć. Skoro już wiemy, jak wygląda budowa nosidełka oraz na co zwracać uwagę, to pozostaje nam tylko i wyłącznie dopasowanie go do naszej budowy i naszego wzrostu. Rozpoczynamy od wyregulowania wysokości szelek. Odbywa się to najczęściej za pomocą rzepu lub klamry. Kolejny krok to zapięcie pasa biodrowego oraz mocne jego dociągnięcie. Powinien on się znaleźć mniej więcej na wysokości kolców biodrowych. Jeżeli to zrobimy prawidłowo, to mamy najmocniejszy punkt podparcia załatwiony. Następnie dociągamy szelki. Robimy to tak, aby nie było przerwy między systemem nośnym a plecami w okolicy łopatek.
Pozostaje nam jeszcze przyciągnięcie części załadunkowej do systemu nośnego za pomocą troków. Robimy to z wyczuciem, tak aby nosidełko nie ciągnęło nas do tyłu, ale też nie powodowało pozycji pochylonej ku przodowi. Na koniec zapinamy i dociągamy pas piersiowy. Tak wyregulowany system nośny nie powinien powodować ucisku na ramionach. Jeżeli tak się jednak dzieje, to należy jeszcze raz wyregulować system nośny, czyli zwiększyć odległość między pasem biodrowym a szelkami i cały proces regulacji powtórzyć. Regulację najlepiej przeprowadzać przy obciążonym nosidełku, biorąc pod uwagę, że możemy przenosić dziecko ważące w okolicach 20 kg plus część załadunkowa. Warto wiedzieć też o tym, że każdy producent zamieszcza taką informację, ile może maksymalnie ważyć dziecko oraz jaka jest waga załadunku. Życzę dla Was i dla Waszych rodzin bezpiecznych i fajnych wyjazdów. Do zobaczenia.